tyłu i... Wiesz, dopiero jak zawrócił sygnał. Cześć. Witam Państwa. W dniu dzisiejszym, czyli 19 kwietnia bieżącego roku, w godzinach rannych po raz kolejny już realizujemy działania wzmożone na drogach pod nazwą Teraz na Żółw. Policjanci ruchu drogowego z Oleśnicy i z Oławy na terenie powiatu oławskiego, na drogach powiatu oławskiego kontrolujemy prędkość, kontrolujemy, czy wszyscy mają zapięte pasy, czy prawidłowo przewożą dzieci w fotelikach, czy czasem nie rozmawiają przez telefony komórkowe, bez urządzeń głośno mówiących, czy słuchawkowych. Za wszystko będą odbierać kierowcy zastosowanie mandatu. Objęte zostały miejscowości takie jak Oława, Jelcz Laskowice i wszystkie miejscowości gminy Oława oraz Jelcz Laskowice. W działaniach tych bierze udział 8 policjantów ruchu drogowego, jest 4 motocyklistów, radiowozem GIA oznakowany, jest też radiowóz oznakowany z wideorejestratorem i fotoradar ze strażnikiem. Znajdujemy się w miejscowości Stanowice. Dzisiaj prowadzimy działania Teraz na Żółw. Na chwilę obecną przez około godzinę czasu pracy w narodowym mierniku pokraliśmy wspólnie z kolegą 6 kierujących mandatami karnymi. Głównie właśnie za przekroczenie prędkości. Jeden kierowca nieprawdopodobnie wyprzedzał w miejscowości Stanowice, przejeżdżając przejście dla pieszych z lewej strony. W dniu dzisiejszym po raz kolejny z oławskim ogniwem ruchu drogowego strażnicy Straży Gminnej gminy Oława działają z fotoradarem na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Marcinkowice. W słonecznym dniu od niespełna godziny na przekroczeniu prędkości zatrzymano kilku kierujących. Pomimo złożonych działań kierowcy nie przestrzegają obowiązującej w tym miejscu prędkości 50 km na godzinę. Jadą zdecydowanie szybciej. Walcowaru Drogowy się wita. W dniu dzisiejszym przeprowadzamy tak zwaną akcję Teraz Nasz Ruch wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej w Oleśnicy. W dniu dzisiejszym od godzin rannych do chwili obecnej, jest to na przełomie 3 godzin, zostało ujawnionych około 10 kierowców, którzy głównym kontrolą była nieprzestrzeganie prędkości. Wszyscy kierowcy zostali rozliczeni mandatami. Tutaj mamy również kierowca ze stawem ciężarowym, nie zastosował prędkości, zarejestrowaną radarem i zostaje w trakcie właśnie rozliczania przez kolegę. Dzień dobry, młodszy aspirant Krzysztof Kurdziel, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy. W dniu dzisiejszym wspólnie z policjantami z KPP Oława prowadzimy działania mające na celu zwalczanie piractwa drogowego oraz karanie kierowców, którzy przekraczają prędkość. W toku prowadzonych działań zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych, ukarano 15 kierujących za przekroczenie prędkości. Na szczęście nie ujawniono jeszcze osób nietrzeźwych. Terytorialnie działania były prowadzone na ulicy Opolskiej w Oławie oraz na terenie gminy Oława w miejscowości Chwaliborzyce. Radiowóz oznakowany Alfa Romeo jest wyposażony w wideorejestrator Polcam. Urządzenie ma możliwość nagrywania
pojazdów jadących z przeciwnego kierunku ruchu możemy kontrolować prędkość. Również możemy kontrolować prędkość jadących za pojazdem, za widorejestratorem, za radiowozem Alfa Romeo. Średnia prędkość mierzona jest na odcinku 100 metrów. Jest możliwość wykonania kilku bądź kilkunastu pomiarów. Jest możliwość odtworzenia, przekazania, zabezpieczenia materiału dowodowego, co następnie zostaje wykorzystane ewentualnie przy skierowaniu sprawy do sądu rejonowego. A jak dzisiejszy przebieg służby? Ujawniliśmy dzisiaj kilka nieprawidłowości związanych z przewinieniami stanu technicznego pojazdów. Zostały zatrzymane 4 dowody rejestracyjne. Nałożonych zostało 5 mandatów karnych za niestosowanie pasu bezpieczeństwa, za niestosowanie wymaganego oświetlenia w porze dziennej od świtu do zmierzchu. Osoby poruszające się pojazdami niesprawnymi technicznie zostały karane również mandatami karnymi i zobowiązane do usunięcia usterek technicznych.